Haniebne. I tak zostanę. Dlaczego? Witajmy do Kindrowem. Kim jest Halina? Witam Państwa serdecznie. Mam na imię Halina Rosa. Jestem artystką, malarką, projektantką wzorów kostiumowych regionalnych i zwykłych. Tak naprawdę zaczęło się od malowania, a skończyło się na scenie polskiego show biznesu. Maluję wzory, później przenoszę je na tekstylia, a z tych tekstyli tworzę własne kolekcje. Jest to mieszanka folku góralskiego, dlatego że ja pochodzę z Zakopanego, z pobliża Zakopanego. Po raz musiałabym wracać na nowo, ale mogę to powiedzieć. No i ona dosyć brzmi dziwnie dla Lajna, bardzo fajnie. Jest to mieszanka, moja kolekcja. Moje kolekcje są mieszanką różnych kultur tak naprawdę. Ta, która pojawi się teraz na tej scenie, jest mieszanką folku góralskiego i szwedzkiego. Promuje swój folk na całym świecie praktycznie. No i czasem udaje mi się brać gwiazdy sceniczne polskiego show biznesu. To był dla mnie ogromny sukces, kiedy tutaj przyjechałam, akurat życie zmusiło mnie do tego, że musiałam wyjechać. Tylko moja upartość i ciekawość sprawia, że osiągałam swoje cele. Co chciałabyś przekazać? Że jeśli się chce, to można wszystko zrobić. Wystarczy tylko chcieć i mieć sporo energii i ciekawości. A co z tą moją przyjaźnią? Ono zawiera elementy właśnie folku góralskiego, korali, których dzisiaj nie mam na szyi, bo mi się rozsypały. Ale zawsze je miałam właśnie. I tak właśnie z takich elementów ja tworzę swoje wzory. Czasem właśnie i później przenoszę właśnie to, nie wiem, nie będę tłumaczyć może, ale powiem na PS, czyli bym fotoszepy do projektu, ja później to przenoszę na tekstylia. No i tak to wychodzi. No, można zrobić tysiące przeróżnych wzorów. Można mnie znaleźć w internecie, na stronie internetowej www.halinarosadesign.se. A co sprzedajesz? Tekstylia. Mateusz, słyszysz, co sprzedajesz, Halinko? Sprzedaję tekstylia z własnym designem. Odrabiamy pracę domową. Co sprzedajesz? Dobrze, co sprzedaję? No, sprzedaję tekstylia z własnym designem. Jeszcze tak może nie profesjonalnie, bo potrzebuję również takiej prezentacji właśnie własnego produktu. Czy baczę cały czas właśnie. Bardzo proszę. Ja mam trochę tremę tak naprawdę. Nie wiem. Widać, kompletnie. To może już po słowie do czynu. Do czynu, tak. Zapraszam Państwa serdecznie na folkowy pokaz mody. Poradziła sobie świetnie, Park muzyczny jest zespołu folkowo-rockowego Tarata, bardzo słynnego w Polsce. Podaję rękę Ukrainie, to jest sąsiad słaby tym utworem praktycznie na Polsce i na Ukrainie.